Rozumiecie? Haps. Haps, 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 haps. Więc rozumiecie? Zjeść! Zjeść, 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 zjeść! Boże święty. Pulguda. 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 Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w najlepszym cyklu na polskim YouTubie, czyli Q&A. Witam was bardzo serdecznie i zarazem witając się z wami w Q&A, witam się z wami w kolejnym odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled na hardzie. I dzisiaj będzie ten długo oczekiwany odcinek z reliktów. Oczywiście odcinek number 1, ponieważ jeszcze będzie number 2, gdzie będziemy robili trasy z Team Racing. Ale myślę, że skoro mam czas, to w pewien sposób mogę wam już odpowiedzieć na pytanka. Wybrałem sobie takie dwie kategorie. Mianowicie osoby, które robią speedruny w zadawaniu pytań, czyli osoby, które zadały mi tylko jedno pytanie oraz osoby, które dały 3 wzwyż, czyli tam do tych upragnionych 20, więc tymi osobami zajmiemy się później. Tak przynajmniej myślę, żeby, wiecie, pogodzić jedno z drugim, żeby nikt nie poczuł się pokrzywdzony czy coś w ten deseń. No i pewnie standardowo w trakcie, kiedy będę odpowiadał na te pytania, to tam jakieś muzyczki z Crasha i nie tylko będą sobie leciały w tle i ja oczywiście się gdzieś tam wkleję z kamerki. No, coś takiego się ogarnie. A więc dobra, w takim razie, skoro już mamy te wszystkie rzeczy za sobą i ten długi wstęp za sobą, to myślę, że zacznę już odpowiadać na pytanka, więc let's do it! Zaczynamy sobie od Polish Boy Animations, który zadał mi jedno właśnie pytanko. Czemu nie zagrałeś w Rayman Revolution, mimo że mówiłeś, że nagrasz? Otóż nie nagrałem Raymana Revolution, pomimo tego, że mówiłem niejednokrotnie, że nagram. Dlatego, że jeszcze nie przyszedł czas na tę grę na moim kanale. Znaczy, to może zabrzmieć trochę śmiesznie, no bo zważywszy na to, że takowo powinno być, że hej, powinienem znaleźć jakiś czas na Raymana Revolution, bo już się tak długo zarzekałem, że zrobię tego Revolution, ale jakoś tak ochoty wciąż nie mam. Ja wolę poczekać, aż ta ochota przyjdzie, a nie, że zrobię coś na wymuszenie, no bo ten kanał nigdy nie był od tego, żeby robić coś na wymuszenie. Jak chcę coś zrobić, to wtedy mam na to ochotę i to robię, a nie żebym robił coś na wymuszenie, bo ktoś chce, bo gdzieś tam kiedyś powiedziałem, że zrobię coś. Ale spokojnie, Rayman Revolution będzie. Jak kiedyś obiecałem te 5 lat temu, to i w dniu dzisiejszym to samo powiem, że również jestem w stanie, że tak powiem, obiecać to i nie wiem kiedy, ale jeżeli jesteś ciekaw i jesteś cierpliwy, to wytrzymasz jeszcze trochę bez Revolution. Tyle ode mnie. Pozdrawiam i dziękuję za to jedno pytanko. Czas na Tyrannusa, który też zadał jedno pytanko, a mianowicie: którą grę na PSX grałeś jako pierwszą i jaka to była gra? Otóż, jak mówiłem niejednokrotnie, grą pierwszą, którą zagrałem sobie na PlayStation 1, to był Crash Bandicoot 3 Warped. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za pytanko, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie, ale tak szczerze, jeżeli mogę powiedzieć krótką historię, to Crash 3 był tą grą, w którą sobie zagrałem po raz pierwszy i to była moja pierwsza ograna przeze mnie gra na PlayStation 1. I szczerze, uważam, że to był jeden z dobrych startów, chociaż drugą grą, którą ogrywałem, to był Crash Team Racing Demo, bo nie miałem pełnej wersji wtedy Crasha Team Racing i szczerze trochę żałuję, że Team Racing nie był tą pierwszą grą, ale styl. Cieszę się, że w ogóle pierwszą grą, jaką zagrałem na PS1, to w ogóle była jakakolwiek gra z serii Crash Bandicoot, czyli mogę się, że tak powiem, tutaj, nie wiem, obwieścić, że już stałem się fanem od pierwszego wejrzenia. Ale tak, Crash 3 był pierwszą ograną przeze mnie grą na PlayStation 1. No dobra, mamy już dwóch użytkowników za sobą, więc czas na Xenon X. I tutaj się troszeczkę rozpisałeś, więc przeczytamy sobie ten oto komentarz. Pytanie odnośnie CTR Nitro Fueled.
Czy sądzisz, że po Grand Prix ze Spyro twórcy będą kontynuować pomysł z tymi Grand Prix? I jeśli tak, to czy dalej będą dokładać nowe postaci, trasy, jak przewidujesz? I na co najbardziej czekasz, żeby twórcy dodali do gry? Ja ze swojej strony dodam, że najbardziej chciałbym turnieje kapy na multi online oraz żeby wyścigi i battle online dało się jakoś customizować, a nie zawsze to samo ustawienie, 3 okrążenia i 3 życia w battle. Dziękuję, Xenon. Jeżeli chodzi o mnie, to myślę, że po Grand Prixie Spyrowym twórcy jeszcze pokażą swój prawdziwy pazur i będą kontynuowali Grand Prixy, bo gdyby tak powiedzieli sobie, że hej, już waliście te Grand Prixy i tak dalej, to sądzę, że po części sobie by w stopę strzelili, biorąc pod uwagę, że Grand Prixy to strzał, że tak powiem, w dziesiątkę, też patrząc na to, ile ludzi gra na tych Grand Prixach i jak bardzo się starają, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Tam pomijam kwestie takie, że czasami w tych Grand Prixach są zadania, które są awykonalne lub w ogóle niewykonalne, ponieważ nie wiem dlaczego, ale mechanika gry trochę na to nie pozwala, ale te szczegóły już jakby zostawię na ostatni odcinek z Nitro Fuelda, ponieważ no pewne ciekawe rzeczy się pojawiły w drugim Grand Prixie, ale nie będę tego tutaj roztrząsał, myślę, że o tym wspomnę w odcinku z Nitro Fuelda, prawdopodobnie ostatnim. Ale co przewiduję? No na pewno nowe postacie się jakieś pojawią. Trasy to jest, myślę, że kwestia, którą nie musimy tutaj nawet dyskutować, bo raczej wszyscy, którzy się nastawiają na Grand Prixy, to wiedzą, że pojawi się nowa trasa co każdy Grand Prix, więc tutaj możemy te wszelkie wątpliwości rozchwiać. Chociaż szczerze powiedziawszy, może nie chcę wyjść tutaj na osobę, która na wszystko narzeka, bo wiadomo, niektórzy mogą mnie tak postrzec, że bo zawsze masz jakieś ale. Tak, mam ale, ponieważ mam prawo wyrazić swoje zdanie. Uważam szczerze, że troszeczkę to jest słabe, dodając jedną trasę na Grand Prix. Szczerze, tak dodać dwie, maksymalnie trzy trasy nie byłoby złym pomysłem, biorąc pod uwagę, że jednak no, tą trasą się co nacieszysz 5 minut i potem musisz czekać przynajmniej tak z 3 tygodnie, żeby Grand Prix się skończył, żeby pojawił się kolejny Grand Prix, żeby pojawiły się kolejne nowe rzeczy i kolejne nowe trasa. Kolejna nowa trasa albo kolejne nowe trasy. Whatever. A co do tego, co napisałeś o trybie battle, mam podobne zdanie co ty, szczerze, jeżeli chodzi o to, więc jakby to powiedzieć, rzeczy, które przewiduję na następne Grand Prixy, to przede wszystkim nowe postacie, nowe trasy i mam nadzieję, że to co tutaj napisałeś odnośnie online i kapów, myślę, że fajnie byłoby, gdyby twórcy to poprawili. Pozdrawiam cię, Xenon X, i dziękuję za pytanko. Lecimy dalej. Marty the Dodge. Najlepsza gra z serii Crash Bandicoot. To tyle, XD. Najlepsza gra z serii Crash Bandicoot, jeżeli chodzi o klasycznego Crasha, to oczywiście Crash Bandicoot 3 Warped. To jest chyba zrozumiałe. Chociaż wiem, że są niektórzy, co bardzo lubią Crasha 2 i uważają tę grę za najlepszą grę z serii. No, ja bardzo lubię Crasha 2, ale nigdy nie powiedziałbym, że to jest najlepsza gra z serii. Ale są też tacy, co uważają, że Crash 1 jest najlepszą grą z serii. Tak też można, ale ja jestem zdania, że Crash 3 to jest najlepsza gra z serii. I jeżeli chodzi o klasycznego Crasha, to by było na tyle, ale jeżeli chodzi o modern Crasha, to modern Crash to moim zdaniem najlepszą grą z serii to jest Crash Twin Sanity. No, mam bardzo sentyment do tej gierki, uważam, że to jest gra, która zdecydowanie i... Kurde, muszę sobie przypomnieć, co ja takiego chciałem powiedzieć? Zdecydowanie i definitywnie miażdży The Wrath of Cortex w moim odczuciu. I to jest prawda. Więc to są, tak jakbym miał rozdzielić kategorie, to jeżeli chodzi o modern serię, to Crash Twin Sanity, jeżeli chodzi o classic, to oczywiście Crash 3. Dziękuję za pytania, Marty the Dodge, a raczej za jedno pytanie, i witam cię, Drakerios, ponieważ ty również zadajesz jedno pytanie. Czy zamierzasz ograć kolejne gry z serii Jak and Daxter? Jeśli chodzi o Jacka i Daxtera, to tutaj muszę powiedzieć, że Jacka i Daxtera będę powtarzał, ogólnie restartował serię na kanale, ponieważ
Szczerze powiedziawszy, oglądałem sobie ostatnio mój Let's Play sprzed... to będzie chyba już 3 lat, tak? Tak, w 2016. To był Let's Play sprzed 3 lat i powiem szczerze, że nie jestem do końca dumny z tego Let's Playa. Też ten Let's Play ma coś takiego w sobie, że bardzo mała aktywność pod nim była, bo prawie nikt nie komentował tych filmów. To jest raz, a dwa, że nie jestem w ogóle dumny jakościowo z tego Let's Playa, więc... prawdopodobnie jeszcze w te wakacje, bo ogólnie lato z pomidorem, tak jak to sobie obwieściłem, taki, że tak powiem, challenge na kanale, że lato z pomidorem zaczyna się od czerwca do końca września, łącznie z tam 30 września, to myślę, że do końca lata z pomidorem, myślę, że Jacka i Dextera chociaż jedynkę ogramy. Nie wiem jak z dwójką, nie wiem jak z Dexterem, nie wiem w ogóle jak z trójką, ale no... Wiem, że na pewno będziemy powtarzać Let's Play z jedynki, ponieważ jedynka jest to gra bardzo sentymentalna, bardzo uwielbiam grać w jedynkę, plus nie jestem dumny za bardzo z pierwotnego Let's Playa z Jacka jedynki. Pozdrawiam bardzo serdecznie Drakerios i tutaj jeszcze zadał Mr. Bendy 4562. Jaka jest twoja ulubiona część Crasha? Ale na to pytanie już odpowiadałem, ale jeżeli nie oglądałeś tutaj, nie wiem, albo nie słuchałeś początku, to... Moją ulubioną częścią, jeżeli chodzi o klasycznego Crasha, to jest Crash 3, a jeżeli chodzi o Modern, to jest Crash Twinsanity. W sumie mam takie trzy powody, dlaczego Crash 3 jest najlepszy. Po pierwsze, doskonała fabuła. Po drugie, sperfekcjonalizowany... Nie, przepraszam, nie ma takiego słowa. Bardzo perfekcyjny gameplay, jeżeli mogę to tak ująć. I trzy, soundtrack. To są tak jakby moje trzy powody uwielbiania Crasha 3. I tak samo jest Twinsanity. Uważam, że gameplay jest bardzo dobry, jak na modern Crasha. Soundtrack a cappella, ale czemu by nie? Nikomu to nie przeszkadza, a przynajmniej mi nie przeszkadza. I trzy, uważam, że pomysł na fabułę jest jak najbardziej picuś glancuś. Tak więc tutaj zakończyliśmy cykl osób, które zadały mi po jedno pytanie. I teraz rozpoczynamy już kolejnych użytkowników, którzy się również pojawili. Tak więc... Rozpoczynamy od Ashka Max. Ile masz lat? Lat mam obecnie 22. Dziękuję za uwagę. Jaka była twoja pierwsza gra z serii Sonic? Pierwszym ogranym Sonikiem ogólnie, jak byłem mały, w wieku tam 7 bodajże albo 8 lat, to moim pierwszym Sonikiem, jakiego ograłem, to był Sonic 3 i Knuckles. Jeśli chodzi o klasycznego Sonika. Jeśli natomiast chodzi o pierwszego Sonika, już trochę tam w te klimaty bardziej adventure, to był Sonic Adventure 2 Battle. I to była gra, w której się zakochałem, bo nie będę ukrywał, ale Sonic Adventure DX jest okej grą, ale aż tak nie jest najlepszą gierką. O, tak to powiem. A jeśli chodzi o modern Sonika, to myślę, że Sonic Forces będzie najlepszą grą z serii Modern. Bardzo mi się podoba, ma fajną fabułę i generalnie gameplay, jak i poziomy i w ogóle mogę gadać godzinami, jak bardzo lubię Sonica Forces. Kiedy Minecraft? Wczoraj. Ile masz gier na Steam? Ciężko mi jest powiedzieć, biorąc pod uwagę, że trochę tego jest, ale jakbym miał tak mówić plus minus, to... około 40-50 gier, z czego w połowę nie gram. Tak więc, jestem zarąbisty. Ale nie, dlaczego pewnie się zapytacie, w połowę tych gier nie gram? Otóż sprawa wygląda tak, że jakby to powiedzieć... No... Nie będę ukrywał, że większość z tych gier była kupiona na przecenie. I szczerze trochę zachowałem się jak taki typowy Janusz, że haha, skorzystałeś z przeceny, ale kurde, zagrać to już nie, bo po co? Po co grać? Oczywiście, że tak. Ale nie, no tak no niestety wyszło, no cóż ja mogę na to poradzić. Jaki masz nick na Steam i czy dodasz widzów do znajomych? Tak, dodaję widzów na znajomych, a nick jaki mam na Steam powinien ci się wyświetlić o tutaj, w tym oto momencie. Powinien ci się teraz ten nick wyświetlić. Skąd pomysł na nazwę pomidorowy.pl? To jest coś, co muszę za każdym razem powtarzać, ale no cóż, mówi się trudno, żyje się dalej. Historia z nazwą pomidorowy.pl powstała dlatego, iż po prostu chciałem kiedyś spróbować z YouTube'em. Kanał założyłem w 2014, dokładnie jak widzisz, jak wchodzisz w informację, to 7 maja.
I tak se napisałem, a dam se nick pomidorowy.pl, bo miałem przedtem dużo innych ników, takich jak, nie wiem, Michu1375, Micho LSSS, w sensie zamiast S to są dolarki, miałem Michu97 i szczerze powiedziawszy to były takie niki, które, no okej, okay, pomidorowy.pl to też jest bardzo taki, jak na pierwszy rzut oka się pomyśli, to taki dziecinny nick, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tamte nazwy bardziej się kojarzą z byciem dzieckiem czy coś w ten deseń. No i szczerze powiedziawszy potem se stwierdziłem, że jest to po prostu mało oryginalne. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki ci Aszka Max za te 6 pytań i lecimy dalej z koksem. Cartoon Network Custom Content aka Robcio Robcio. Michał Mordeczko z tej strony Robcio Robcio. Siemanko, zadam ci 12 fajnych pytań. Po pierwsze, czy paliłeś kiedyś? Tak, a raczej spróbowałem i szczerze powiedziawszy nie zasmakowało mi to, po prostu było to bardzo obrzydliwe i nie powiem, że nie, brzydzę się tym. No, jak to człowiek musi czegoś zawsze chociażby raz w życiu spróbować. No i w tym wypadku ja spróbowałem fajek i uważam, że jest to dla mnie fuj, niedobre. Ogarnąłeś jakieś benteny w dzieciństwie? Czy ogarniałem jakieś benteny w dzieciństwie? W sensie chodzi ci, czy może oglądałem bardziej? Mogłeś to inaczej, lepiej trochę sprecyzować, kolego. Ale nie, jeżeli chodzi o to, to tak, oglądałem kiedyś Bentena. Nie powiem, że nie lubiłem dosyć oglądanie, ale od momentu, kiedy Cartoon Network na Facebooku zaczął tak bardzo promować tego Bentena, ciągle robiąc jakieś transmisje pokroju, że o, oglądamy stare odcinki z Bentenem, że tak powiem, no, powiem szczerze, ciężko mi jest szczerze powiedzieć, czy jestem jakimś fanem Bentena, no bo na dobrą sprawę, dla mnie Benten jest średni teraz, jak tak na to patrzę. Tak pokrótce się zastanawiam, czy, co było w ogóle powodem tego, że ja tego Bentena jakoś tak uwielbiałem za dzieciaka. No, może mi się troszeczkę coś też pozmieniało, no nie, to nie chodzi o to, że o Jezu, jaki jestem stary i w ogóle zdziadziałem i nie potrafię takich rzeczy oglądać, bo potrafię, tylko nie wiem, tak z perspektywy czasu patrzę i się zastanawiam, co było powodem, że ja lubiłem faktycznie tego Bentena. No teraz to już, no nie potrafię za bardzo tego oglądać. Cóż na to poradzę? Piwsko czy cola? I jedno i drugie, bo i jedno i drugie lubię pić. I trochę tego i trochę tamtego, tylko że z tym, że i lubię i trochę tego i trochę tamtego pić, to też idzie taka zasada, że co za dużo to niezdrowo. To, że sobie popijam raz w czas, nie oznacza, że jestem jakimś nałogowcem czy coś. Żeby nie było, że ktoś sobie ten coś dopowie. Korzystasz z Instagrama? Szczerze korzystałem, ale biorąc pod uwagę, jaką mam bardzo małą aktywność teraz na Instagramie, to przestałem z niego korzystać i to nie jest dlatego, że o Jezu, się znudziłem, Boże Święty, ale znowu tutaj syndrom dziadka jednego się pojawi, że ale zdziadziałem czy coś w ten deseń. Nie, to nie chodzi o to, że zdziadziałem czy coś, ale na dobrą sprawę Instagram, jeżeli chodzi o Instagrama, to tutaj pojawia się taki problem, że ja mam za słaby telefon. Mój telefon to jest LG, który prawdopodobnie może tutaj pojawi się teraz zdjęcie jego. Jest po prostu do dupy i uwierzcie mi, jakość z tego telefonu, no, jest gorsza niż kartofel. Uwierzcie mi, nie zmyślam, to jest naprawdę wszystko autentyczne. South Park czy Family Guy? Powiem tak, żadne, ponieważ i jedno jest takie trochę do dupy, i drugie jest takie trochę do dupy. No, South Parka kiedyś oglądałem trochę, ale na dobrą sprawę, no, no nie wiem, nie mogę się przekonać do tego. Ja wiem, że też wyszły jakieś gierki z South Parkiem i jedna z nich to jest w ogóle jedno wielkie krapiszcze, bo nawet Energik robił coś na ten temat, ale szczerze, nie wiem,
Może nie jest to jakieś dobre komentowanie gry przez pryzmat, nie wiem, chociażby Energika, bo zrobił tam odcinek Zagrajmy w Krapa czy coś, ale szczerze powiedziawszy, South Park mi jakoś nie przypadł do gustu, mogę to powiedzieć autentycznie i szczerze. Kiedy Leno Paleno? Wczoraj o godzinie 21.65. Przepraszam, 21.69. Oczywiście, że tak. Honda czy Mazda? Oba samochody są bardzo dobre i ciężko mi jest powiedzieć, który jest lepszy, bo nigdy nie miałem ani jednego, ani drugiego, więc troszeczkę takie wybranie w tym wypadku to no trochę graniczy z cudem, biorąc pod uwagę, że nigdy nie posiadałem ani jednego z tych samochodów, a już tym bardziej z tych marek, więc Popierasz LGBT? Nie będę na ten temat się wypowiadał, ponieważ mój kanał nie jest od tego, więc pozwól, że ominę to pytanie, bo nie wkraczam w takie, że tak powiem, rzeczy na kanale. Nosisz zegarek? To zależy, bo gdy idę gdzieś na jakąś imprezę, tudzież jakieś czyjeś urodziny, przyjęcie, czy kij wie, co możemy jeszcze wymienić tutaj, to czasami noszę zegarek, tak, a dla ozdoby, czemu by nie? Bo za dzieciaka lubiłem nosić bardzo zegarek. No ale teraz rzadko kiedy noszę. Może raz w czas się zdarzy od wielkiego dzwona, że założę, że tak powiem, zegarek. Twoja ulubiona kreskówka z dzieciństwa. Świat według Ludwiczka. I mówię to bez żadnych tutaj, bez żadnych kłamstw. Świat według Ludwiczka był jedną z moich ulubionych kreskówek za dzieciaka. Bardzo lubiłem oglądać Świat według Ludwiczka i był on nawet 100 razy lepszy niż właśnie Benteny i inne tego typu twory, które wyszły później na Cartoon Network. Bo pamiętajcie, Świat według Ludwiczka był tylko i wyłącznie na Jetixie. To jest prawilna stacja. Sans granie. Nie będę, że tak powiem, zagłębiał się w fandom Undertale'a, wybacz. Bo zaraz tutaj sprowadzę tu fanbazę Undertale'a, która mi będzie właśnie spamić z tym Sansem. Swoją drogą, rozumiem, że Sans jest w miarę popularną postacią, no oczywiście, no jaka to by postać nie była popularna w tej grze, ale na dobrą sprawę ten mem Sans granie już jest po prostu tak bardzo przedawniony, że on już jest martwy na dobrą sprawę i widząc coraz to bardziej komentarzy pokroju Sans granie, mam odruchy wymiotne i uważam, że to jest tak słabe jak bardzo słabe creepypasty. Tak więc dzięki ci za uwagę, Robcio, i dziękuję za te 12 pytań, które mi zadałeś. Muszę przyznać, że bardzo ciekawe pytania i postarałeś się. Nie to, żebym miał jakieś wątpliwości czy coś, ale bardzo miło mi się odpowiadało na te pytania. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i przechodzimy do kolejnej osoby. Dawid C. Wiecie, nie będę tutaj mówił, że tak powiem, haha, nazwiska, bo zaraz RODO i zgarną mnie i, że tak powiem, do więzienia pójdę. Więc zadałeś raz, dwa, trzy, cztery, pięć pytań. I fajnie, że zacząłeś od 16 pytania. Czy ktoś tutaj nie umie liczyć? Żartowałem oczywiście, więc przechodzimy do odpowiadania. Jak myślisz, co czeka Crasha i Spyro w przyszłości? Czeka ich kasacja i generalnie smutek, żałość i zamknięcie serii i generalnie możemy już się wszyscy rozejść. A tak, jeżeli ma być całkiem szczery, to jeżeli chodzi o Crasha i Spyro, to myślę, że czeka ich dosyć ciekawa sprawa. W sensie ciekawa sprawa, no uważam, że ciekawa historia się będzie ich tyczyła i mam nadzieję, że więcej gierek wyjdzie. I myślę, że ten cały 5-letni plan na obie te serie zostanie tak jakby wzniesiony, bo wątpię w to, żeby Acti chciało zrezygnować z Crasha, tym bardziej, że Crash, bądźmy sobie szczerze, daje im dosyć spory przychód, tak przynajmniej mi się wydaje, chociażby po Ensignie czy po Nitro Fueldzie. Więc tak szczerze wątpię w to, że Crash będzie z nami tylko przez 5 lat, tak jak Spyro. Więc Jakie Grand Prix chciałbyś w remake'u CTR-a? Szczerze ci powiem, że ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że Grand Prixy są ok, no może poza drugim, bo drugi to jest trochę taka syfkiła i mogiła. I nie dlatego, że pojawiają się baby postacie, bo ok, to jest mój ulubiony argument, żeby dowalać temu Grand Prixowi, że o Jezu, czemu żeś tutaj te baby postacie? Nie.
Po prostu wydaje mi się, że Grand Prix numer 1 był o wiele ciekawszy niż drugi, co nie powinno mieć trochę miejsca, zważywszy, że Grand Prix 2 jest później od pierwszego, a dwójka po prostu jest nudna. Tak tylko mogę od siebie powiedzieć. Czy twoim zdaniem to dobrze, że Activision Blizzard ma prawa do Crasha i Spyro? No, to bardzo dobrze, przynajmniej ktoś ma prawa do tych oto serii. Przynajmniej te serie mają prawo jeszcze pojawić się dzisiaj. Więc cieszę się oczywiście. Czy myślisz, że Binox stworzy kiedyś nową wyścigówkę z Crashem lub Spyro? Mam takie 50-50. Szczerze, z jednej strony fajnie by było, z drugiej strony szczerze... No musiałoby to być coś pokroju Crash Team Racing 2. Ale w to raczej wątpię, szczerze. Mam wątpliwe tak jakby podejście do tego, że powstanie coś podobnego lub jakaś kontynuacja, w tym wypadku wyścigówek z Crashem. Prędzej wypadłby Spyro, jeżeli chodzi o gry wyścigowe, ale jeżeli chodzi o Crasha, mam bardzo ograniczone zaufanie co do tego i mam swoje, że tak powiem, zdanie, że raczej to się nie pojawi. Plus, na dodatek, okej, może pojawić się teraz argument, ale pomidor, przecież pojawił się Crash Nitro Kart i Crash Tag Team Racing. Crash Tag Team Racing nie zaliczam w ogóle do wyścigówek. Okej, jeździmy tam samochodem, ale Tag Team Racing to jest połączenie wyścigówki z platformówką, a to połączenie w tym wypadku nie jest najlepsze. I nie uważam, że Tag Team Racing to jest jakaś słaba część, ale no dobra część to też nie jest, tak szczerze. Po tym nawet jak się można było dowiedzieć, jak oryginalnie miał wyglądać Crash Tag Team Racing, to aż się zbiera na smutek, żal i chusteczki, dlaczego ta gra nie wyszła, tylko dostaliśmy coś, co jest połączeniem platformówki z wyścigówką. I tak, zanim ktokolwiek powie, ale Jack 2 i 3 też mają coś takiego, bo w Jacku 2 i 3 też jeździsz pojazdami. Okej, okay, jest sekcja w 2 i w 3, gdzie się ścigasz, ale 3 i 2 widać, że jest nastawiona na platformowanie w większości. Okej, okay, poruszasz się pojazdami, ale nie ma czegoś takiego jak z Crashem, a Crash to nie tyle co dostał minigierki, co jeszcze dostał huby, gdzie musi robić konkretne zadania, żeby komuś tam coś przynieść i dostać przy okazji pojazd jakiś. To jest po prostu idiotyczne, moim zdaniem. I tak, może to być bardzo niskich lotów opinia, ale z drugiej strony naprawdę moje zdanie jest takie, że Tag Team Racing jest słabą częścią. I nie jestem za bardzo zadowolony z tego i tym bardziej nigdy nie będę zaliczał Tag Team Racing jako gry typowo wyścigowej, bo to jest połączenie wyścigówki z platformówką, czyli w tym wypadku, niestety, w tym i wyłącznie w tym wypadku, to jest połączenie, raczej jedno z najgorszych połączeń, bo efekt końcowy wcale nie wygląda zadowalająco. Czy w fandomie Crasha i Spyro są osoby, typ osób, które uważasz za denerwujące, toksyczne, a jeśli tak, to jakie? W każdym fandomie są toksyczne osoby i są to osoby, co są denerwujące, więc nie wiem, co mógłby być to za typ osób. No, prędzej osoby, które, nie wiem, no ciężko mi jest powiedzieć, to są osoby, o, typ osób, które mnie bardzo denerwują, to są osoby, które na siłę bronią The Wrath of Cortex. Dziękuję za uwagę. Dosłownie. Gdy widzę komentarze lub stos komentarzy osób, które bronią The Wrath of Cortex i przy tym dowalają Crashu Twinsanity, wyróżniając The Wrath of Cortex, że to jest gra, która została z miłości stworzona, albo gra, która jest po prostu zarąbista, ponieważ nawiązuje do Crasha Trójki. Moi drodzy, w tym momencie, że tak powiem, się bardzo mylicie i to jest wskazówka do osób, które tak bardzo uważają. Ponieważ Crash The Wrath of Cortex jest jednym wielkim plagiatem Crasha Trójki i Crasha Dwójki, bo dużo rzeczy zostało zerżniętych z tych dwóch gier i to, że zostało dużo inspiracji z Trójki i Dwójki, to też nie jest nic dobrego. Okej, okay, z jednej strony fajnie, bo jest to nawiązanie, czyli jednak seria po części była w swoich korzeniach. Ale z drugiej strony, zwalenie sekcji z siatkami, naprawdę... No, to jest coś, co ja nie wybaczę nigdy Traveler's Tales. I jestem tego zdania i raczej to się nie zmieni, bo... Jak dla mnie, to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. I tak, równie dobrze możecie powiedzieć, to nie powinieneś wybaczyć w takim bociezie tam... Vivendi Universal Games, czy tam Vicarious Visions, no, ci co tam byli odpowiedzialni za...
Twinsanity, że hej, spierdzielili tam nietykalność, że hola, nie możesz być nietykalny, ponieważ wejdziesz w Nitro i zaraz, kurde, giniesz. Tak, to jest też rzecz, która mnie denerwuje, ale z drugiej strony po raz kolejny to powiem. Nienawidzę dosłownie osób, które na siłę próbują mi wmówić, jaki to Derafo w Cortex jest zarąbisty. Podkreślę to raz jeszcze. Przynajmniej Twinsanity, w przeciwieństwie do Derafo w Cortex, nie było jedną wielką hipokryzją. Derafo w Cortex jest hipokryzją pod względem takim, że kłamie w żywe w oczy, jeżeli chodzi o tytuł gry. I okej, możecie powiedzieć, ale na tytuł nie powinno się zwracać uwagi, bo to jest tak bardzo niski argument. Okej, ale mamy przykładowo Cortex Strikes Back czy Warped. To wiadomo, że tutaj chodzi o coś, co troszeczkę jest powiązane z tym, co się będzie w grze działo. A przepraszam bardzo, w jakim stopniu mamy tutaj, nie wiem, doznać gniew Cortexa, skoro Cortex nawet się nie mści na Crashu. A dlaczego się nie mści? Ponieważ my z Cortexem nie walczymy, no sorry bardzo. Nie uznaję walki z Cortexem jako finałowym bossem w Derafo w Cortex. Autentycznie nie uznaję. Dlaczego? Ponieważ nie walczymy tam z Cortexem, tylko z Crunchem. To, że tam Cortex gdzieś spadnie i zadamy mu cios spin atakiem, to jest wszystko. Co to jest za walka z ostatnim bossem? Równie dobrze gra mogłaby się nazywać, nie wiem, Derafo w Crunch. To już byłoby bardziej prawdopodobnie i wtedy nie byłoby czegoś takiego, żebym się przywalił nawet o coś takiego, ale jak dla mnie to jest jedna wielka hipokryzja. Poza tym, gdybyśmy wyrzucili postacie, które się tam pojawiają, czyli Dingodile, Tiny, Entropy, Engine, to na dobrą sprawę nic by się nie stało. Dlaczego? Bo te postacie mają tak naprawdę gówno do roboty. I nie, to, że występują w poziomie i są przeszkadzajkami, wcale nie oznacza, że, nie wiem, w jakimś stopniu mają wkład w grę. Bo gdyby się ich pozbyło, to równie dobrze nic by się nie stało, bo oni są tak naprawdę najmniej wartościowym elementem w tej grze. Ale o reszcie będę mówił w Let's Playu z Derafo w Cortex, więc spoko. Dobra, koniec, mam nadzieję, że się nie pomyliłem z tymi numerkami. Ha, 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 bardzo śmieszne. Trzymaj się, Dawid, i dzięki za te pytanka. Lecimy dalej. Czas na pytanka od Florka 6000. Siema, Florek, tak by the way. Czy chleb to dobre jedzenie według ciebie? Jak najbardziej tak. Świeży, świeżutki chlebik jest bardzo dobry i chlebik to dobra sprawa. Wolisz wodę czy żywiec zdrój? Jedno i drugie to woda, ale jeżeli mam być szczery, to chyba wodę. Tak mi się wydaje, bo woda jest smaczna. Minecraft czy Antarnet? Pewnie, że Roblox. No oczywiście, że Minecraft. Na Minecrafcie się poza tym, można by powiedzieć, tak po części wychowałem, jeżeli można powiedzieć, że okres od gimnazjum do technikum to jest jakiekolwiek wychowanie, więc powiem tak, na Minecrafcie się w jakim stopniu wychowałem, a Antarnet jest okej grą, ale nie wiem, czy bym ją wybierał, tak, jeżeli mam być szczery, pomiędzy Minecraftem a właśnie tą grą. Pozdrawiam z rodzinką, również pozdrawiam z rodzinką, dzięki Florek za pytanka, a my przechodzimy do kolejnej osoby. Asia! Cześć Asiu, witam cię bardzo serdecznie, zadałaś aż 10 pytań, no to w drogę! Jakie było twoje top 5 ulubionych bajek, kreskówek, anime z dzieciństwa? Jeśli chodzi o bajki, to moje top 5 wygląda następująco, czyli tak. Na miejscu 5 jest kultowa bajka / kreskówka, o ile mogę to tak w sumie połączyć. Ed i Eddy. Jest to po prostu coś, co lubiłem oglądać godzinami dosłownie. Gdy tylko odpalałem telewizor i widziałem Edków, od razu było takie: Matko Bosko, muszę to obejrzeć. Więc jeżeli chodzi o kreskówkę, powiedzmy, że już to niech będzie kreskówka, to jest na miejscu 5. Jeśli chodzi natomiast o miejsce 4, no to 4 miejsce to będzie, i teraz się zastanów, Scooby-Doo, ale ten pierwszy Scooby-Doo, nie tam jakieś Scooby-Doo inne, że tak powiem, cykle, bo trochę tych Scooby-Doo było. Myślę, że ta pierwsza seria Scooby-Doo Where Are You to jest między innymi miejsce 4, bo bardzo lubiłem oglądać sobie tego Scoobiego. Na miejscu 3 był Johnny Bravo. Tak, ten Johnny Bravo, który oczywiście zarywał do panienek, a każda mu, że tak powiem, liścia sprzedała lub plaskacza. I on potem był obrażony na cały świat, że żadnej, że tak powiem, dziewczyny nie mógł wyrwać. Na miejscu 2 z kolei byłaby to kreskówka
Myślę, że Gumball. Tak, troszeczkę za daleko wyleciałem, ale Gumball był taki w sumie nawet okej. Lubiłem sobie oglądać w wolnej chwili. Nie powiem, że nie. To była taka troszeczkę typowo odmóżdżająca bajka, ale czemu by nie? Bo zwykle tamte bajki, o których mówiłem, miały w sobie jakiś minimalny morał, a jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi właśnie o Gumballa, to tak tu się nie bym powiedział. No i na miejscu pierwszym Świat według Ludwiczka. Jeśli chodzi natomiast o anime, no to tutaj niestety nie podam piątki, dlatego że mało anime oglądałem. Ale jeżeli można zaliczyć to jako anime, to tak. Na pewno jeżeli chodzi o anime, to będzie Death Note. Bardzo lubiłem Death Note'a z jednym kolegą oglądać. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeżeli to oglądasz. Nie pamiętam, na którym odcinku stanęliśmy, ale wiem, że było to dosyć wciągające anime. Na miejscu czwartym będzie natomiast Naruto. Myślę, że Naruto można śmiało wliczyć, tym bardziej, że jest to poznać anime, więc why not? Czemu by to nie wliczyć? Na miejscu trzecim natomiast będzie chyba Król Szamanów. Tak, Król Szamanów, bo było to jedne z moich ulubionych animców. Muszę przyznać, że lubiłem po prostu bardzo klimat Króla Szamanów. Zresztą intro to jest magia. Zresztą intro w ogóle w wersji polskiej, bo nie wiem jak jest z angielską wersją, w sensie zagraniczną, ale intro w wersji polskiej jest dupne, że tak powiem, w sensie bardzo fajne. A jeśli chodzi natomiast o miejsce... Czekajcie, to był tak, Król Szamanów, Death Note, Naruto i teraz miejsce... No w sumie drugie, powiedzmy. Nie, czekajcie. Piąte, czwarte, trzecie, drugie. Tak, drugie. Dobrze powiedziałem. Więc na miejscu drugim bym tutaj dał... Corpse Party, bo lubiłem Corpse Party sobie oglądać. I w sumie to jest też anime z bardzo ciekawą fabułą i szczerze powiedziawszy, miałem czasami odruchy takie, że chciałem coś zwrócić, bo jak widziałem niektóre sceny w Corpse Party, to po prostu zbierało mi się na wymioty, ale w ostateczności nic takiego nie miało miejsca. A jeśli chodzi o bajki, to tutaj powiem dosyć szybko, więc tak. Kubuś Puchatek, Tomek i Przyjaciele, tak? Oglądałem kiedyś Tomka i Przyjaciele, nie powiem, że nie. Pewnie jak większość zresztą. Co tam jeszcze lubiłem oglądać? Szczerze, jeżeli chodzi o bajki, to tutaj mam naprawdę urwaną pamięć. Miś Uszatek. O, coś mi się przypomina. Coś jednak w tej głowie coś tam jest jeszcze. Poza Misiem Uszatkiem, co jeszcze lubiłem oglądać? W sumie to tyle chyba. Tak mi się wydaje. No, tyle mi się wydaje. No ewentualnie jeszcze Reksio. O, Reksio był bardzo fajny. Czy lubisz anime? Jeśli tak, to za co? I jakie są twoje ulubione tytuły? No i jeżeli chodzi o anime, no to tak, lubię anime. Jeśli chodzi natomiast, co jest w ogóle powodem, że lubię anime, w ogóle co mnie skłoniło, to po prostu klimat. Bardzo lubię, że... Tak jakby taki klimat typowo animcowy. I lubię też właśnie często soundtracki w animcach. Są bardzo fajne i od czasu do czasu sobie coś tam puszczam na YouTubie. Tak z nudów, jeżeli nie mam faktycznie co puścić albo za dużo razy się nasłuchałem soundtracków z Crasha Bandicoota. Dobra, co? Idziemy dalej. Lubisz disco polo? Jeśli tak, to podaj top 5 utworów. Nie mam nic do disco polo, ale w pracy się już tego za dużo nasłuchałem, ponieważ koleżanki z pracy lubią słuchać disco polo, a ja mam coś takiego, że nie przepadam, ale nie mam nic do tego, że ktoś to lubi. No mówię, nie mam nic do tego, ale z drugiej strony co za dużo, to niezdrowo. Jedyny w ogóle co lubię z disco, to jedyny zespół, który był w porządku, który jest moim zdaniem w porządku i powinien tak naprawdę troszeczkę zmieść tych Zenków, Martyniuków i tak dalej, to byli... Oni się, czekajcie, jak nazywają teraz? Mam to na końcu... Oni się nazywali... Papa Dance, czy jakoś tak? Coś takiego, no. Oni są w porządku w sumie. Sok pomidorowy czy pomidorówka?
Pomidorówka zdecydowanie. Sok pomidorowy jest mdły. Bardzo mdły. Pomidorówka z makaronem czy ryżem? Oba, bo lubię i z ryżem, i z makaronem, chociaż bardziej się przerzuciłem na makaron, bo z ryżem ostatnio jak jadłem to było jakieś takie dziwne, nie wiem czemu. Może to dlatego, że na nowo muszę się do smaku przyzwyczaić, kto wie. Wolisz morze czy góry? Morze, bo w górach tak naprawdę nigdy nie byłem. Trzeba się w końcu wybrać. Zakopane nadchodzę! Koko czy crash? Crash, zdecydowanie crash. Ulubiony kolor? To jest niebieski, ale szczerze powiedziawszy nie wiem jak go określić, bo nie wiem w ogóle czy określenie tego koloru jako morski byłoby dobre, bo to jest taki bardzo cyjanowy kolor, jeżeli mam być szczery, więc powiedzmy, że to jest ten, o który mi chodzi. Czy opowiedziałeś jakąś krótką, śmieszną... Czy opowiedziałbyś jakąś krótką, śmieszną historię, jaka ci się przydarzyła? Moja krótka, śmieszna historia, która mi się przydarzyła. O kurde, to może być dosyć ciekawe. Trochę tych historii muszę sobie teraz w ogóle przypomnieć, ale coś, co było takie śmieszne i w sumie mógłbym opowiedzieć o tym. No to chociażby jak ostatnio byłem z psem, w sensie obecnym z psem. Jak byłem na dworzu i kosili trawę i mieli coś takiego, ci ziomkowie, co kosili trawę z jakiejś tam firmy, mieli worki, co nie? Worki, które były tam zapełnione koszoną trawą. I sytuacja, jaka tam była, to była taka, że jakby to powiedzieć, trawa, no, stała sobie, że tak powiem, no, ten worek z trawą się stał i nagle wiatr się pojawił, co nie? No i tak patrzę i ten wiatr próbuje przesunąć, no tak, no słabo wychodzi, no bo taki duży wór, no to wiadomo, wiatr nie jest w stanie przesunąć. Mój pies to zauważył i zaczął szczekać. I tak szczekał bite 15 minut. Ja mówię do niego, ogarnij się, do góry idziemy. Nie, dalej szczeka. Dosłownie uparty jak osioł. Więc to jest jedyna taka historia, która mi się na chwilę obecną przydarzyła. Ale jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to ewentualnie gdzieś tam w trakcie opowiem na ten temat, co nieco. Podaj swoją obecną ulubioną piosenkę. Tutaj chyba będzie tytuł piosenki, którą ostatnio sobie zacząłem słuchać i jest bardzo fajne. Polecam bardzo serdecznie. Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdro. Pozdrawiam cię, Asiu, dziękuję za 10 pytań i pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. Lecimy z kolejnym użytkownikiem, jakim jest Kevin Play. O kurde, Kevina zapomniałem tutaj, bo on zadał też jedno pytanie. Czy masz Switcha? Odpowiem bardzo krótko i na temat. Nie, nie mam Switcha. Dzięki ci za uwagę, Kevin. Pozdrawiam. Czas na Crackersa de Chucklesa. Pozwól, że nie odpowiem na pierwsze pytanie, ponieważ Pixel już zdążył ci na to pytanie odpowiedzieć. Rayman 1, Crash Bandicoot XS czy Sonic the Hedgehog 1991? Które wolisz? Zdecydowanie Rayman 1. Szok i niedowierzanie! Pomidor taki fan Crasha, a nie... Nie wybiera XS-a? Nie ukrywajmy, ale XS jest okej grą, ale zdecydowanie daleko mu do tak bycia perfekcyjną grą, więc ujmę to tak. XS jest dla mnie średniakiem, Sonic 1 jest okej, ale Rayman 1 zdobywa pierwsze miejsce i dlatego też wolę tę grę, dlatego że dużo się ciekawych rzeczy tam dzieje, plus ma bardzo fajny soundtrack i momentami soundtrack, który zahacza o taki, nie wiem, RPG czy coś takiego. Czy zrobisz LP z Crash of the Titans w co-op? Nie zrobię. Dlatego, że nie mam z kim tego zrobić. Znaczy, miałbym z dziewczyną, ale raczej wolę zrobić to sam, bo wtedy zacznę maraton Crasha. Więc dzięki ci, Cracker, za 3 pytanka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i lecimy z kolejną osobą. Kinu the Shitposter! Siemanko, Kinu! Witam cię serdecznie! Kiedy GTA SARP? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Biorąc pod uwagę, że nie mam póki co z kim grać w GTA, a też nie wszyscy chcą grać w San Andreas, bo się trochę znudzili, więc tutaj będzie, że tak powiem, problem. Co sądzisz o Doom Eternal? Szczerze nie mam zdania, ponieważ nie śledziłem za bardzo Doom Eternal, więc tutaj niestety ci nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem. Kiedy GTA SARP i tutaj czwarte i siódme pytanie jest to samo, więc
No, pominę to, że tak powiem. Zrobisz serię z Metal Gear Solida. Nie wykluczam tego, aczkolwiek też nie obiecuję. To jest takie 50-50, bo oglądałem sobie trochę gameplay z Metal Geara, też troszeczkę grałem w Metal Geara, ale nie wiem, czy to jest gra, z której pojawi się let's play, więc dlatego powiem, że to jest takie 50-50. Nie miej mi tego za złe, ale po prostu nie mam pewności. Nie wiem, co będzie jutro, więc tym bardziej nie wiem, czy coś takiego się u mnie pojawi. Jaka według ciebie jest najlepsza gra ogólnie? Ogólnie najlepszą grą jest... Myślę, że Crash Twinsanity. Dziękuję za uwagę. No, po prostu, do Crasha Twinsanity wracam najczęściej ze wszystkich gier, jakie kiedykolwiek ogrywałem. A to coś chyba świadczy w tym momencie. To chyba świadczy o tym, że jednak faktycznie w moim odczuciu musi być to jedna z najlepszych gier ogólnie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i najważniejsze pytanie, kiedy GTA SARP? Tak jak powiedziałem, nie mam zielonego pojęcia, kurde. Dziękuję, polecam się na przyszłość. Spoko, Kino, będę brał to pod uwagę. Dzięki ci za pytanka i pozdrawiam bardzo serdecznie. Musiałem się przez chwilę zastanowić. Czas na Kleju, który zadał mi aż 6 pytań, więc lecimy. Kiedy Stalker? Będzie, kiedy będzie. Będzie, kiedy będę miał ochotę. Twoje ulubione danie. Moim ulubionym daniem jest spaghetti. Because of spaghetti is Maria, a Mario is Włoch. Włoch is fajne. Italy is cool, że tak powiem. Więc to jest oczywiście mój powód, dlaczego lubię spaghetti. Kiedy meetup? Raczej nie zanosi się na meetup, biorąc pod uwagę, że raczej niewiele osób byłoby zainteresowanych tym. Poza tym nie jestem jakimś dużym kanałem, żeby organizować meetupy, tak szczerze. Trymek śmierdzi? Ja nie wiem, nie wąchałem go ostatnio, może się wyjątkowo umył, kto wie. Pijesz piwo? Jeśli tak, to jakie jest twoje ulubione? Nie jestem jakimś takim koneserem piw, znaczy... Lubię se od czasu do czasu wypić, ale żebym miał wybierać moje ulubione, to jest bardzo ciężko, powiem ci szczerze. Chciałbyś dotknąć za kole Mateo? Ale ja nie muszę chcieć, ja to robię na co dzień, poza nagrywaniem, człowieku. Dzięki Kleju za te 6 pytań, pozdrawiam bardzo serdecznie. Czas na pytania od Krugerka. Oh my god, no tutaj już się zaczyna 120 pytań. Nie wiem, czy na wszystko odpowiem dzisiaj, bo jest jeszcze drugi odcinek, który będzie z Q&A, a raczej druga część tego odcinka. Oj, to będzie długi odcinek, coś czuję. Ale dobra, lecimy z koksem z tymi pytankami. Wyjeżdżasz gdzieś na wakacje? Nie, raczej się na to nie zanosi. Chciałem do dziewczyny, ale póki co jest sytuacja taka, że na razie nie będę jechał, bo wyszły inne sprawy, bardzo prywatne, o których nie chcę tutaj wspominać. Czy opiszesz mnie w 3 słowach? Kruger, jesteś w porządku. Tyle starczy, mam nadzieję. Pomidor czy ogórek? Oczywiście, że ogórek kiszony, bo pomidory są dobre, ale co za dużo to niezdrowo, jak to mawiają. Odsłoniłeś rolety? Jeżeli będzie to widać... Nie wiem, jak widzisz gdzieś tutaj odsłoniętą roletę, to pozdro 600. Bo ja nie widzę żadnej odsłoniętej rolety, tak szczerze. Więc... Po raz kolejny, jeśli widzisz odsłonięte rolety, pozdro 600 dla ciebie. Grasz w Pokémon Go? Grałem, ale... Chciałbym znowu zagrać, bo jest to dosyć ciekawa, że tak powiem, tutaj... Kurde, co jest grane? Czemu mi się ta kamerka poluzowała dziwnie? Przyznam szczerze, że zagrałbym sobie. Kiedyś grałem, ale zagrałbym sobie na nowo, żeby sobie co nieco poprzypominać. Ile razy oblałeś w szkole? Ale kogo oblałem lub co oblałem? Bo jeżeli chodzi o na przykład oblanie ściany, no to za każdym razem mi się to zdarzało, kiedy myłem ręce w toalecie. Jeśli natomiast chodzi o oblanie, nie wiem, kolegi, no to jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale... Chciałbym cofnąć się w czasie i zrobić coś takiego, żeby oblać jakąś osobę. Śmiesznie by to było, nie powiem, że nie. Chociaż nie, zdarzyła się kiedyś sytuacja, gdzie przypadkowo oblałem kolegę wodą. Tak całkiem przypadkowo, bo otwierałem butelkę, a on mi się napanoszył.
i niestety został oblany. Przynajmniej został ochrzczony. Prawilnie. Jesteś bogaty? No, jeżeli można by to tak powiedzieć, nie wiem, miano domu, miano swojego pokoju, to nie jestem bogaty. Wcale, a wcale. Pijesz alkohol? Tak jak już wcześniej wspominałem, przy jakiejś takiej okazji, kiedy będę miał ochotę, to się napiję, a kiedy nie, to nie. Masz prawo jazdy? Mam prawo jazdy. I od czasu do czasu sobie jeżdżę samochodem, kiedy nadarzy się okazja. Jeszcze swojego samochodu nie mam, ale kto wie, może ten rok pokaże mi jakieś ciekawe rzeczy. Kto wie. Pomidor czy ogórek? Już na to odpowiadałem. Cola czy Pepsi? Dla mnie bez różnicy, bo jedno i drugie jest smaczne. Dziękuję za uwagę. Rap czy disco polo? Zdecydowanie rap, bo ostatnio zacząłem dużo polskiego rapu słuchać i to czasami trochę starszego, trochę nowego, więc rap. Minecraft czy Fortnite? Minecraft zdecydowanie, bo Fortnite'a, nie mam nic do Fortnite'a, ale z drugiej strony więcej zagrywam się w Minecraft'a niż w drewutnie. Spyro czy Krok? Oba, ponieważ obie gry są na swój sposób unikatowe i bardzo fajne. Szkoła czy wolność? I tutaj jest wolność. Tylko tą wolność trzeba interpretować na różne sposoby, jeżeli chodzi o szkołę. Telewizor czy monitor, aby grać? I jedno i drugie. Memy czy śmieszne filmiki? Zdecydowanie memy, bo śmieszne filmiki w internecie są już nudne. Ajajaj, Karolku, kiedy ty wyjdziesz z tego, że tak powiem, challenge'u swojego? YouTube czy Twitch? Oczywiście, że YouTube, no bo w końcu nagrywam na YouTubie. Twitch jest tam tylko ewentualnie jakimś dodatkiem. Tyle. Burak czy cukinia? Oba. Tylko cukinię bardziej ugotowaną i przygotowaną, a burak to nawet może pójść taki, nie wiem, umyty i tyle. I jestem w stanie go zjeść. Które pytanie cię najbardziej rozśmieszyło? Nie musisz mówić. Uwaga, pytanie, które mnie najbardziej rozśmieszyło to... Wszystkie były na swój sposób śmieszne. Dziękuję ci za uwagę. No i tutaj mamy kolejną osobę, a mianowicie Mikisa94.pl. Więc zadałeś mi aż 6 pytań, więc na co my jeszcze czekamy? Odpowiadajmy. Czy jara cię jakaś gra samochodowa wyścigowa oprócz CTR? No, jarałem się kiedyś Need for Speedem Most Wanted 2005, ale jakoś tak minęło mi to, nie wiem dlaczego. Znaczy, lubię bardzo Need for Speeda, ale nie wiem szczerze. Może to jest dlatego, że się trochę przejadłem tymi grami wyścigowymi, albo wszystkie wyglądają tak samo. Nie mam za bardzo pojęcia. Co myślisz o grach bardzo retro, czyli Amiga, NES, ZX Spectrum? Szczerze, jeżeli chodzi o te wszystkie konsole, które mi tutaj wymieniłeś, to nie grałem za dużo w gry na te oto, że tak powiem, konsole, które mi wymieniłeś. Jeżeli chodzi o bardzo retro konsole, to ja już bym tutaj powiedział, a raczej bardzo retro gry, to ja bym tutaj już dał przykład, nie wiem, Super Mario World, Donkey Kong Country, szczerze nie wiem, Super Mario Bros, jeżeli chodzi o NES-a. Tyle. Taco Hemingway czy Que Bona Fide? Szczerze, oboje są spoko, obu bardzo szanuję i to są takie tutaj. Lubisz memy z Januszem? Memy z Januszem wcale nie są złe, są jak najbardziej dobre. Jakie auto najbardziej ci się podoba z wyglądu i brzmienia silnika? Nie wiem czemu, ale auto, które mi się bardzo podoba, to... Maluch, szczerze, nie wiem, mam taki sentyment, bo za dzieciaka, jak ja byłem bardzo mały, to wiem, że rodzice mieli malucha i muszę przyznać, że było to jak najbardziej okej i mam sentyment do tego samochodu. Fajny był, nie powiem, że nie. Lubisz strzelanki, na przykład Battlefield? Oczywiście, że lubię i są one bardzo kozackie. Tak, to jest moje zdanie na ten temat. Okej, okay, już koniec. Dzięki ci, Miki, za pytanka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I wow, 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 wow! Miles i Mateo, który tym razem, że tak powiem, który będzie pierwszy? Czy Mateo, czy Miles? No i to jest oczywiście bardzo dobre pytanie.
Może zrobię papier, kamień czy nożyce, tak więc... Dobra, padło na Milesa, dziękuję za uwagę. Więc Miles zadał mi aż 9 pytań. Wow, będzie to bardzo niezapomniana przygoda, muszę przyznać. Już się nie mogę tego doczekać. Jej! Uhuuu!